Teraz przechodzimy do grafik. I co my tu widzimy? My tu widzimy wizję przedpotopowego lasu. Nie takiego naszego lasu, jak my sobie wyobrażamy, tylko przedpotopowego. Czyli widzimy, jak te drzewa są gigantyczne. Tam jest nawet na tych korzeniach, ja wiem, czy takich gałęziach, to jest dom. Nie? No i Grzegorzu, co chcesz jeszcze tutaj powiedzieć? Czyli mamy tutaj takie pytanie, skąd ta wizja jest i dlaczego ta wizja właśnie jest taka? I czy są dowody, że ta wizja jest prawdziwa? O, to jest bardzo ważne, co? Dowody mamy w Piśmie Świętym, w Biblii, i są takie wersety, które o tym mówią, i wystarczy po prostu przeczytać i zobaczyć, o co tutaj chodzi. I tu mamy jeden werset z Ezechiela, który rozróżnia drzewa polne od drzew Edenu i porównuje Bóg drzewa polne do zwykłej rośliny, a drzewa Edenu porównuje do czegoś, co jest bardzo okazałe i wielkie, i przy czym szatan, który został przez Boga skarcony, porównuje go do tych drzew. Czy rzeczywiście jest taki potężny jak te drzewa właśnie w Edenie? Werset 18. I werset 18 taki właśnie pokazuje, do którego wśród drzew Edenu jesteś więc podobny siłą, okazałością i wielkością. A przecież wraz z drzewami Edenu będziesz strącony do krainy podziemnej. Będziesz leżał wśród nieobrzezanych wraz z tymi, którzy zostali pobici mieczem. I o ten miecz nam się rozchodzi, ten miecz, który mieli w rękach aniołowie, archaniołowie, i tym mieczem pobili i szatana, i strącili wszystkie te drzewa. Tak, ale zwrócimy uwagę tutaj, że ten 18 mówi tak. Wśród drzew Edenu jesteś więc podobny sił, więc podobny siłą. Do którego? Do którego? Jest pytanie, to jest. To jest pytanie, tak. Do którego wśród, to jest na czerwono. Czyli na górze mamy wszystkie drzewa polne, to jest werset 15, a teraz 18 na dole, na czerwono. Do którego wśród drzew Edenu jesteś więc podobny siłą, okazałością i wielkością? Czyli drzewa Edenu, czyli coś innego. Właśnie, i drzewo, czyli drzewa Edenu i sam diabeł mieli być ścięci. Tak, właśnie. To jest bardzo ważna myśl. To jest bardzo ważna myśl i to pokazuje, że w ogóle świat był całkiem inny, bo jeżeli by chodziło o zwykłe drzewa, o zwykłą roślinność, no, to ona by była taka jak łąkowa po prostu roślinność, sobie gdzieś tam rośnie, jakieś drzewo, powiedzmy, no nie wiem, topola, drzewa, które są wielkością paru metrów, które mogły być po prostu zwykłym pokarmem dla zwierząt, które były na tyle wysokie, żeby mogły sięgać do ich koron, nie? Dlatego tutaj zwróćmy uwagę. W 15 mamy drzewa polne i drzewa Edenu. No i teraz przechodzimy dalej. Czy mamy jakieś artefakty, które mówią o tych właśnie drzewach? Mamy. Musimy też na początek jakby zauważyć, że cała struktura stworzenia jest komórkowa, bazuje na komórkowej budowie. Zaczyna się ona od zwykłych komórek, powiedzmy takich komórek jak komórka szpiku kostnego, czy komórka krwi. Już pokazujemy. To mamy komórkę z drzewa i ona właśnie
bardzo ładnie to pokazuje, że struktura całej budowy, chociaż wygląda to w całości, że to jest jakiś monolit, to tak naprawdę on jest zbudowany z komórek, z poszczególnych komór, gdzie w nich coś się tam odbywa, jakieś cykle biologiczne, i ona, ta komórka tętni tym samym życiem. I widać, że są większe komórki, mniejsze komórki, widać, że jest ściana. Przy tej ścianie jest znowu coś innego, jakieś inne takie miejsca wolne. Czyli tutaj mamy jakby niebocentryzm, strukturę niebocentryzmu mamy w komórce drzewa. Tak, i tak wszystko jest w naturze właśnie w ten sposób zbudowane. Są to albo właśnie komórki, albo tak jak pszczoły budują, też na zasadzie komórkowej. Tutaj są takie heksagramy porobione. Rośliny też... Plaster miodu. To jest plaster miodu, no, zbudowany jest przez pszczoły. Taka to jest właśnie... Struktura, ale za chwilę dojdziemy do drzew. I drzewa. Mamy przedpotopowe drzewa, które... Powiedzmy, jest drzewo, które jest, to jest dzisiejsze. Nadal jeszcze istnieje. Jest troszkę większe od tych innych drzew. To się nazywa drzewo smocze drzewo. I bardzo ciekawe jest w swojej budowie i ma właściwości lecznicze też. Podobnie jak właśnie te drzewa Edenu. No dobra, dojdźmy ale do tych. Pokażemy drzew. Teraz. Resztki. Na razie pokażemy struktury, jakie są. Ha, dobrze. A potem pokażemy drzewo. Drzewo Edenu. Tu mamy strukturę, która skamieniała. To jest struktura typowo roślinna. Komórki roślinne skamieniały w wodzie. Ten masyw skalny teraz jest bardzo potężny. Widać u podnóża zwykłe sosny. Drzewa, zwykłe polne drzewa. To są polne drzewa i tu widać skamieniały organizm roślinny. Ścięta drzewo. Ścięty. Właśnie. Edenu. I to są te pozostałości przedpotopowych organizmów biologicznych. A szczególnie nam chodzi o to, że te drzewa Edenu, jako że organizmy właśnie roślinne, skamieniały w wodzie po potopie, w czasie potopu. No i a my to oficjalnie to się tak mówi, to po prawej stronie, że to są tak zwane góry świadki. Nie? Tak, no góry ale... świadki. No ale dobrze, świadek. Uwaga, słowo świadek. O czym on świadczy? Świadek o tym, że to jest po prostu ścięte drzewo. I korzeń skamieniały. Korzeń skamieniały. No i ta reszta tam pozostała jeszcze, która wygląda jakby był płaskowyż, ale niestety to nie jest do końca skała, która jest, powiedzmy, czy z magmy nawet powstała, bo niektórzy mogliby tak przypuszczać. Dlatego, że widać to ewidentnie, że tu jest struktura komórki. No tu po lewej stronie tam widać szczególnie ta strukturę. Tu po lewej. Nie? Tu po lewej. Tu na górze i tu. O, tu po lewej szczególnie. Zaraz będziemy mieć następne struktury, które pozostawił po sobie rośliny. I takie na przykład coś, takie jakby kostki. Ale te kostki od góry wyglądają właśnie tak jak plaster miodu. Właśnie, że takie heksagramy jakby. Albo kostka brukowa. Albo kostka brukowa. Robią taką kostkę brukową właśnie w tym kształcie. I tak jakby uzurpują sobie właśnie... Prawo, że oni sobie tutaj... A to jest ściągnięte z natury. A to jest naturalne. Mamy coś takiego. Powiększ. O. Tutaj mamy... To samo. To jest roślina, która... Struktura roślinna, która została skamieniała. Tutaj mamy zwykłe drzewa, a to jest drzewo, to jest właśnie te potężne, okazałe.
które sięgało aż do nieba, aż do chmur. I mamy o kostkę, nawet mamy kostkę, pozostałość po takim drzewie. I to jest od góry, jakby można patrzeć na takie drzewo, które ma strukturę komórkową, nie? I ono tak pozostało, tak skamieniało, zostało to ucięte. I została struktura skamieniała. Została tylko struktura. Tam u góry mamy zwykłe jakieś wypiętrzenia, ale to ewidentnie wskazuje, że to nie jest jakąś tam skałą magmową. Popatrzmy na przykład na to drzewo. Powiększ. Które jest sfotografowane z samolotu. I tutaj też widać po prostu taki knotek. Bardzo potężne to musiało być. I widać też strukturę podłużną właśnie wzrostu tego drzewa, tej rośliny. Także to jest pieniek. To jest pieniek. Pieniek sobie leży. I teraz można porównać. Mamy takie też zdjęcia, które są porównawcze. I gdzieś w innych rejonach świata widać takie właśnie pozostałości po tych drzewach. Na przykład w Australii i podobizna zwykłego drzewa uciętego. Gdzieś tam w Kanadzie takie podobieństwo. Tu mamy w Wenezueli taki masyw. Tak, to jest słynny masyw, to już z niego tam jakieś wodospady wypływają i tak dalej, nie? To właśnie, bo drzewa przedpotopowe miały te źródła wody w sobie. Tak. Dzisiaj leczniczo się spuszcza soki z różnych drzew, z brzozy, z klonu. Sok brzozowy. To była woda właśnie żywota, ta właśnie, która wypływała z, tu mamy inne zdjęcie. No i tak, i tutaj czekaj, tu się zatrzymamy. To poprzednio powiedziałeś, że te średnice tych drzew to było ile? 60 do 60 kilometrów. Tu się zatrzymamy, no to proszę bardzo. Tu mamy zwykły takie o, taki, takie małe drzewko. Takie małe, tu już jest to, trochę jest, większe. Tu mamy, tu są, tu jest drzewa polne. To wygląda jak trawa. Dżungla. Taka dżungla. W porównaniu do tego, co tutaj wystaje, to jest a tu nic. Po lewej, tam na górze, to jest a to już w ogóle. To ma chyba wycięte, to nie wiem, to ma parę kilometrów z tego, co widzę tutaj. Nawet więcej. Parę kilometrów. Jest tak, wysokości, samolot jest na wysokości około 5 kilometrów. To można sobie wyobrazić, jakie to jest potężne, zwłaszcza, że tam rosną zwykłe lasy, nie? No tak, na górze las jest, tak, dżungla na górze, zgadza się. Czyli to jest, no rzeczywiście, tak. To jest tutaj ten cały układ. Bardzo ładny. No, to widać, że to są pinki. To teraz już wiemy, że to są pinki pozostałości drzew przedpotopowych. O, to jest najważniejsza myśl. Teraz dalej. Tu mamy gdzieś to samo. Też takie taki płaskowyż, to tutaj też musiało być drzewo w tym miejscu. Powracając jeszcze do tego drzewa, on ma tą strukturę, którą mamy w przybliżeniu także, i ona wygląda w ten sposób. I u góry na tym ścięciu właśnie widać tą kostkę brukową. Tak, tak. Też jest z innej strony zrobione zdjęcie. O, tu są właśnie podziały komórkowe tej rośliny. Ludzie się wspinają po tym, jak po skale. Tak wygląda.
wygląda komórka szpiku kostnego. Jest teraz jądro. Mamy szpik kostny, czyli mamy takie no, porównanie, że wszędzie ten model niebocentryzmu jest w przyrodzie. Także to nie jest żadna tutaj jakby Ameryka. Te drzewa Edenu rosły właśnie od ziemi do góry i były połączeniem między tym centrum, między Bogiem. Dlatego musiały być tak ogromne. I dlatego musiały być tak ogromne. O to chodzi, że właśnie. I czyli ta cała wiedza była celowo ukryta, żebyśmy się z przypadkiem nie dowiedzieli naszej historii Adamitów, tak? Tak, historia tak, Adamitów, tak, naszych korzeni. Tak, historia została oszukana, byśmy nie mogli doszukać źródła naszego pochodzenia. Nasze pochodzenie jest właśnie częściowo zapisane w Biblii i jesteśmy tworem Bożym, stworzonym na wzór i podobieństwo. Na wzór i podobieństwo, czyli no właśnie. Na wzór i podobieństwo, ale to już jest dalszy temat, ale teraz weź tego arbuza tutaj daj. Zaraz, no arbuza już może tylko wtrącę, że te pasma tutaj, te nicie, one po wycięciu zaczęły w tych miejscach energetycznych świecić. My teraz to widzimy jako gwiazdy, a cały ten środek zaczął się obracać po prostu, dlatego że oddziaływanie tych pól tutaj między sobą było tak silne, że to niebo zaczęło się obracać, stało się obrotowym niebem, co my dzisiaj możemy zaobserwować, ustawiając sobie kamerę na 12 godzin. I widzimy obrotowe niebo. Widzimy obrotowe niebo, a te właśnie punkty to są te punkty życiodajne, które to są punktami energetycznymi. Gwiazdy. I my to widzimy jako gwiazdy teraz. Tak, punkty energetyczne to są niby, to są właśnie gwiazdy. To z centrum było zasilana była właśnie Ziemia i my żyliśmy właśnie w takim i do dzisiaj polu żyjemy. Energetycznym. My teraz jesteśmy trochę odcięci od tego. Tak. I o tą energię, jaką dostajemy od Słońca, ale to Słońce wcześniej nie musiało istnieć, bo nie musiało nam przyświecać, prawda? Bo mieliśmy bezpośredni kontakt z światłością. Z jądrem. Z jądrem. Czyli Słońce nie było potrzebne. Słońce nie było potrzebne ani światło, bo nie było ani dnia, ani nocy. Czyli, bo były te drzewa. I w tym półmroku wszyscy funkcjonowali. Tak. Że można nazwać, nie? W tym takim półmroku. Prawdopodobnie jeszcze te rośliny oddawały część tej energii luminescencyjnie, tak, że mogły świecić. Mogły świecić, no i ten świat całkiem był inny. Inny był, niż to nam się wydaje, tak? To jak zostało to odcięte, anioły to odcięli, to nastała ciemność po prostu, nie? I nie było słońca. Słońce nie było, bo nie było wcześniej potrzebne i to słońce zostało stworzone. Stworzone razem z księżycem. Prawda? Dobra, jedziemy dalej. Dobra, to jest następny temat. Pokażemy model nasz niebocentryczny. Niebocentryczny wygląda w ten sposób. I też mamy tą kulę. Centrum, tą kulę. Pałac Boga. Pałac Boga i też to właśnie to się obraca. Z tym, że tu już mamy słońce i księżyc. Księżyc. I te promienie słońca się rozchodzą po kuli. Po kuli szklanej, kuli magnetycznej. Te słońce się, promienie się rozchodzą w tym pasie 100 km między Ziemią a szkłem Karmana. No i nie można było inaczej tego utworzyć, dlatego że natura jest tak skonstruowana, że musiało to tak być. Nawet na zwykłym arbuzie widać, że promienie się rozchodzą. Tak, to, no i poza tym to widać z arbuza, że no, jak rozkroimy arbuza, no to co? Co jest najciekawsze? No środek. A to nam trochę przypomina ten środek tutaj tego nawet arbuza, to nam przypomina księżyc, nie? Gdzieś tam w którymś momencie. Tak, jest księżyc. Ma taką właśnie taki punkcik punkt, i rozchodzi się i tam. I od tego rozchodzi się. Tak. Jakby był też jakimś owocem jakimś. Nie? Bo owoce są to jest wzór. Czymś energetycznym, bo
robią zdjęcia energii owoców i one mają swoją energię widoczną tak. na zdjęciach i tak samo punkt tą energią mógł być księżyc, z tym, że on jest wygasły, na tyle nie ma energii, żeby ten, ale forma jego jest taka sama, jak jest z owocami. Czyli nawet hologram księżycowy to ma właśnie. Co mamy tu oko, na przykład pokazuje też taką... No popatrzmy taką... w lustro, tak? Tak. W lustro popatrzmy na własne oczy i już mamy niebocentryzm, nie? Nie trzeba. Nie trzeba niwelatorów, aparatów fotograficznych i całej geodezji, nie? I z astronomią. W oku, źrenica oka nam może powiedzieć bardzo dużo o charakterze stworzenia. Głośniej. Co dalej? Jeszcze mamy tutaj mamy ten model. Fraktale, bo też trzeba by nam powiedzieć, że w strukturze roślinnej są zachowane takie matematyczne jakby wzory. Schematy. I to widać właśnie w roślinności. Te fraktale są wykorzystywane przez jądro. O. Z tym, że my na razie z tego tak nie korzystamy, no, jak powiem. Kiedyś. Co to jest i co tutaj chcemy powiedzieć? Właśnie te fraktale to pięknie pokazują, jak światło się rozchodzi od jądra, czyli to było kiedyś, przed tak, potopem. Przed potopem. To jest model przedpotopowym. Jest centralne słońce i z tego słońca centralnego rozchodzi się tak. całe promieniowanie. Z jądra. Nie tyle ze słońca, tylko to z jądra. Kiedyś starożytni, no w filmie Pioruny Bogów, to starożytni nazywali to właśnie centralne słońce. Nie? Tak. Oni to inaczej to widzieli. My to teraz nazywamy... Bo to zostało przekazane przez potomnych, tutaj od czasów Arki Noego, te właśnie te centralne słońce, nie? Że te centralne słońce jest właśnie takie. Znaczy słońce, no to jest jądro świecące, o może tak, świecące jądro. Tak no, było przed potopem. To jest właśnie tak, to jest jądro, które wysyła bardzo ogromną ilość energii. Ona jest wielowymiarowa, ta energia, ona zasila nie tylko elektromagnetyczne siły, ale także i biowitalne siły. Takie, które powodują, że my w tym promieniowaniu potrafimy komunikować się myślą, no powiedzmy, wytwarzać myśli, kreować różne rzeczy. To jest energia dla no, kreacyjna, no, taka, która twórcza, no, że ona właśnie z tej energii mogło powstać wszystko, co żyje i co znamy jako życie. I to cały czas nas zasila. Mimo tego, że ten układ dzisiaj jest troszkę inny tego świata. Mamy coś takiego, kiedyś na tym no, te drzewa mogły tak wyglądać. Posłużyć właśnie ludziom, aby wchodzić tam i te drzewa, na tych drzewach mieszkali ludzie, na tych właśnie pniach. Skałach. Dzisiaj by powiedzieć, można, że na skałach, że na górach gdzieś mieszkają, a teraz, ale kiedyś prawdopodobnie to mogło tak wyglądać. Nie? Taki bardzo taka wizja tutaj. Taki że to jest mistyczny tak. świat, wszystko miało inne barwy, inne kolory i ludzie żywili się właśnie tym, co było u góry, tam w tej koronie. Tak. Apokalipsa mówi, że właśnie na samym końcu ludzie będą się żywić liściami. Czyli będzie powrót do tych warunków. Będzie właśnie powrót. Będzie odnowiona ziemia. Przedpotopowych, czyli będzie, czyli słońca, księżyca nie będzie, bo będzie to świecące jądro. Tak, tak. O, dobra. Mamy też już takie porównanie do tego wcześniejszego drzewa, gdzie ludzie tam robili spinaczkę.
Tak to wygląda, bardzo, bardzo podobne do tego takiego zwykłego drzewa. Zwykłego. Co my tu jeszcze mamy? Fraktale jeszcze występują w zwykłej kapuście. W tej kapuście to tutaj co chcesz powiedzieć, że te fraktale jakby tutaj są palami, no bo to jest taki jakby można powiedzieć... Takie mamy... Jak to odnieść tutaj do modelu Ziemi niebocentrycznego? Chodzi o to słońce, nie? W środku. Aha, w porządku. Jest fraktal, bo ono tworzy fraktal, czyli załamuje promienie, ale w całkiem inny sposób niż to robi teraz słońce. Aha, o, bardzo ważne zdanie. Powtórz jeszcze raz. No, że fraktal jest odzwierciedleniem świecenia jądra, które było w przeszłości. Tak, to jest zapisane zapisane ten sposób rozchodzenia się promieni. W akcie stworzenia. Właśnie. Akcie stworzone jest, w każdym prawie, że owocu jest jakaś... Czyli ten fraktal tak wędrowało światło, światło przed potopem. Tak, prawdopodobnie tak. Mogłoby być... I to w środku to jest to jądro. O, to jest to jądro. Tak. To jest to jądro. My oczywiście troszkę inaczej mamy spojrzenie, bo wracając do tej grafiki, tak, to tutaj ona jest stworzona na zasadzie dźwięku. I ten fraktal dźwiękowy tak właśnie układa te opiłki, bo to jest robione na takiej planszy i jest odpowiednia częstotliwość dodana do tej planszy i to się zaczyna tak układać. To jest fraktal, który wytwarzamy dźwiękiem. Jeżeli to czyli dźwięk daje jakąś częstotliwość. Jeżeli tam tutaj chodzi o światło, to jest znów inaczej. Ale prawdopodobnie ten zapis, który jest w roślinach o akcie stworzenia, on może pokazywać bardziej to tak... Jak powinno być na początku. No, o. Jak powinno być na początku. Znaczy jak było na początku. Znaczy, a teraz słońce już ma inny obieg, nie? To już teraz słońce to już w ogóle zupełnie jest całkiem co innego. Tu mamy taki fraktal, który troszkę jest inny, to taki... Jakaś wizja kogoś, ale zasadniczo podobny. Fraktal właśnie jest, ma swoje centrum i swój odbiornik, tą ścianę ziemi właśnie. Teraz czekaj, co tu mamy z grafiki jeszcze? Mamy jeszcze coś takiego jak szlachetne kamienie. Aha. Szlachetne kamienie, bo chodzi o to, że Świątynia Boża będzie, miasto to Boże, to Królestwo Niebieskie jest zbudowane według objawienia. Według objawienia jest zbudowane z szlachetnych kamieni. Jest tam ich chyba z 12, tam topaz, szafir, jest tego sporo. I teraz skąd one się biorą? Nie? Tak, no i właśnie. Mamy śladowe ilości u nas, tak na ziemi. Ale skąd one się tak naprawdę wzięły? I teraz się okazuje, że one są to po prostu skamieniałe drzewa. Ich żywica zamieniła się w różne kolory. I w ten sposób powstały kamienie szlachetne. No to już wiemy. To mamy właśnie skamieniałe drzewo. Część oczywiście tego tutaj widać. Zaraz damy graficzkę, która pokazuje więcej. Nie ma wszystkich, ale na przykład tu mamy powalone większe drzewo. I tak przybliżyć, to w tych właśnie miejscach są takie jakby szafirowe odcienie i właśnie z tych miejsc można by pozyskiwać szafir. Na przykład szafir. A tych miejsc, w których leżą te drzewa, na świecie jest parę i właśnie w nich można znaleźć takie szlachetne kamienie. Czyli wiemy skąd pochodzą właśnie te kamienie szlachetne.
jeżeli one są wykopywane, to jest wykopywane z resztek tak, to są, drzew przedpotopowych. To są organiczne rzeczy po prostu. Czyli drzew przedpotopowych, właśnie w tych drzewach przedpotopowych właśnie były te kamienie szlachetne. Tak, no już. Już wiadomo. Cała ziemia była organiczna, nie było skał, prawda? I w tych. Dzisiaj to, co mamy skamieniałe, jest wynikiem po prostu zalania warunków wodą potopowych. I ta woda spowodowała to, że to skamieniało. Wszystko zamieniło się w kamień, po prostu w skałę. Dobra, to na zakończenie daj jeszcze tutaj to doświadczenie, cośmy zrobili, nie? Bo żeśmy te zdjęcie tutaj w tej gablocie. Mamy u hrabiego. Mamy w Krzyżowej. O, no i tutaj wytłumacz. To jest doświadczenie. Cośmy, jak żeśmy to robili, nie? To jest doświadczenie, które pokazuje, jak promiennik słońca oddaje nam wrażenie wrażenie samego słońca. Samego słońca na ziemi właśnie. I teraz tak, tu mamy latarkę, która tutaj się odbija w szybie. Ona była, tak, bo ona była na zewnątrz. Szyba stanowi dla nas, jest to pole elektromagnetyczne, przez które przelatuje promień, znaczy promieniowanie z promiennika. Promiennikiem jest latarka, to jest wejście w szkło nieba, tak. I jest wyjście. I mamy należy, co? Dwa słońca mamy. Jeżeli patrzymy pod kątem, gdzieś byśmy byli gdzieś sporo, gdzieś daleko, gdzieś na bok, to byśmy widzieli dwa słońca, bo jedno to jest słońce takie bledsze, ono jest to wejście w to szkło nieba, tą linię Karmana, a to wyjście widzimy jako już bardzo potężne, skumulowana tak. Energia taka cieplna. I ona stanowi od tego miejsca dotąd, stanowi po prostu soczewkę. I widać, że wejście jest bardzo kiepskie, tak. Nie? A na samym wyjściu przez szybę, jak już uderza w ścianę ziemi, tam z tyłu jest po prostu zwykła ściana, ale to tak to widać, jest, nie? No. To moc tego jest znacznie potężniejsza niż samo wejście w to szkło. I teraz jeszcze tu mamy ten hotspot, najgorętszy punkt, tak. No, i tu mamy to halo zrobione. I to widzimy po całej ziemi, jak się to roznosi właśnie w ten sposób na okrągło. To jest takie w takim mikro, w skali mikro, takie doświadczenie w skali mikro, ale w skali makro mamy to na co dzień. Tak. Sama tutaj latarka nam daje światło i stanowi jako dla nas promiennik, ale ten promiennik, który jest nad szkłem nieba, jest inny. On daje nam promieniowanie, którego my nie widzimy, a dopiero szkło nieba, które jest w polu elektromagnetycznym, reaguje na to promieniowanie i nasyca się tą energią, przez co i świeci. Przez co tak rozżarza jonosferę, prawda? Bo to jonosfera jest przepływem prądu elektrycznego. Czyli jonosfera jest pod szkłem Karmana. Tak? Tak, można tak. Bo to jest prawie. Czy szkło nieba. To jest w sumie jedno. Jedna i to samo. Jest bardzo to rozbudowane, bo to tego jest tam ich tych takich parę warstw, takich stref jakby. I one z sobą współpracują. Są też różnice gęstości, też jest tak samo jak są różne różnice gęstości magnetyczne, na biegunach są gęstsze, na równiku już rzadsze, ale samo przejście przez to tego promieniowania powoduje to, że słońce świeci. Słońce, my to widzimy jako widzimy, słońce, jako widzimy. Punkt hotspot, nie? Tak. A tak to ono nam rozświetla to pole elektromagnetyczne nad nami. I to wszystko. Dobra, to dziękujemy w takim kładzie. To już koniec filmu. Na razie.